Damian Sobański Człowiek w poszukiwaniu siebie. Czyta autor. Człowiek nie doświadczy prawdziwej wolności i szczęścia, dopóki nie przezwycięży strachu przed śmiercią i nie zrozumie, co oznacza być i prawdziwie kochać. Świadomość wyrażająca wieczność pragnie wyrazić swoją własną prawdę. Istnieje przestrzeń, która już zawiera wszystko w doskonałych proporcjach nazywamy ją bogiem świadomością miłością absolutem niedualnością pustością bramanem jaźnią tao energią kosmosem wiecznym teraz główną inspiracją napisania tej książki jest moje pragnienie pomocy tym którzy poszukują wskazówek na swojej ścieżce rozwoju gdy zatrzymasz się na środku swojej drogi i rozpoczniesz autentyczne poszukiwania, pozostaje odnalezienie odpowiedzi na odwiecznie zadawane pytania. Kim jestem? Co tutaj robię? Dokąd zmierza ludzkość? Co jest po śmierci? Co to znaczy wierzyć? Czym jest świadomość? Czym jest prawda? Czym jest oświecenie? Czy oświecenie jest faktem czy mitem? Jak się przebudzić? Czym jest ego? Czy ego jest złe czy dobre dla mnie? Co zrobić z własnym ego? Jaka ścieżka rozwoju duchowego jest najlepsza? Czy muszę stosować jakąś praktykę duchową? Ile pracy i wysiłku należy włożyć w to, aby się zmienić? I czy w ogóle można to zrobić? Co zrobić po przebudzeniu? Jak ugruntować zdobytą wiedzę w doświadczeniu, tak aby nie pozostać z samą teorią? Czy istnieje jeden idealny model zrozumienia rozwoju? Wiedza zawarta w tej książce to rezultat dziesięcioletnich intensywnych poszukiwań i stanowi przewodnik po integracji rozwoju świadomości z codziennym życiem. Dzielę się z Tobą sprawdzonymi technikami, własnym doświadczeniem, filozofią i zrozumieniem, aby ułatwić Ci proces rozwoju. Otwórz swój umysł na nowe możliwości. I pozwól się zainspirować czymś szczerym i prawdziwym, pisanym prosto z serca. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki, abyś mógł odkrywać własną prawdę, kierując się intuicją i doświadczeniem. W książce opisuję, w jaki sposób codziennie integruję rozwój duchowy z rozwojem osobowości. Przedstawiam moje osobiste doświadczenia mistyczne. I sposób, w jaki zintegrowałem wyższe stany świadomości w życiu codziennym. W końcu nabrałem wystarczającej odwagi, aby podzielić się moimi najbardziej osobistymi przeżyciami, które miały ogromny wpływ na moje życie. Wszyscy szukamy czegoś w życiu. Ta książka jest wynikiem mojej twórczej podróży ku odnalezieniu samego siebie. Dedykuję tę książkę wolności. I wszystkim tym, którzy mają odwagę po nią sięgnąć. Wiedzcie, że nie jesteście sami w swojej podróży. Jedli na zdrój, 24 lutego 2018 roku. Josephowi Campbellowi, za podróż bohatera. Odbyłem swą podróż. Święty Graal wydawał się taki boski. Kto by pomyślał, że nigdy nie chodziło o to, co uzyskam. Ale kim się stanę? Wracam do swojej gromady. Już nikt mnie nie zrozumie. Podróż bohatera jest tylko podróżą bohatera. On jeden ją odbył, on jeden stał się bohaterem. Już nie ma tego jednego, już nie ma bohatera. Czy kiedykolwiek istniał jakiś obraz? Boże, dlaczego mi to robisz? Już nie ma Boga. Obraz stał się wyświetlaczem. Nikt tego nie dokona, nikt nie będzie oglądał za ciebie. Pokora, ilebym dał, aby przestać rozumieć. Poza słowem, odnajduje swój świat. Nie ma dojrzałości. Ona stała się gralem. Bohater, który odbył podróż, pozostało mu mędrkować. Czas, który nie istnieje swobodnie kształtuje swe oblicze dwie osoby jedność odzyskują mnie już nie ma to nie jest coś co można dotknąć materii nie ma wzrok tworzy obraz słuch tworzy dźwięki dotyk zbudowany jest z ekstazy umysł piękny kalejdoskop bohater klęka już nigdy nie odczuje że śmierć jest czymś prawdziwym. Damian Sobański. Wstęp. Odnajdź swoją życiową pasję i podążaj za nią. Podążaj ścieżką, która nie jest ścieżką. Idź za swoim szczęściem. Gdy będziesz miał swoje niewątpliwe doświadczenie, aha, wtedy będziesz wiedział, że ujeżdżasz tajemnicę. Joseph Campbell. To Tobie dedykuję tę książkę, drogi czytelniku, a dokładniej tej części Ciebie, która wie, czego szuka, i poprzez treść tej pracy zagłębi się w kontemplacji swej wiecznej prawdy, by odnaleźć siebie. Podczas jej tworzenia dołożyłem wszelakich starań, aby przekazać Ci to, co jest dla mnie na tę chwilę wartościowe. Książka ta nie jest stricte pracą naukową, z jakimi mamy styczność w środowisku akademickim. Jest to raczej zbiór moich refleksji i zinternalizowanych poglądów, które uważam za najbardziej wartościowe na drodze ku wewnętrznemu rozwojowi. Dzielę się z Tobą cennymi wglądami, wskazówkami i wiedzą płynącą z doświadczenia, jaką zdobywałem podczas własnej podróży rozwoju osobistego, duchowego, mentalnego i emocjonalnego. Mam nadzieję, że będzie stanowić ona dla Ciebie mapę. Dzięki której będziesz mógł uzupełnić brakujące części swojej układanki, by wieść bardziej zintegrowane życie. Niniejsza praca stanowi przewodnik po najważniejszych zagadnieniach mistyki oświecenia, która w nowoczesnym języku przyjmuje postać psychologii transpersonalnej. Treść ma na celu pomóc w zrozumieniu prawdy relatywnych w stosunku do tych absolutnych. Chciałbym na wstępie zawrzeć ważne moim zdaniem twierdzenie książka ta przedstawia fundamentalny obraz pod duchowy wzrost i rozwój, który możesz powiesić u siebie na ścianie. Możesz spoglądać na obraz, podziwiać jego kolory, kształty, teksturę i techniki, jakich użyto, by go stworzyć, ale nie noś go proszę cały czas przy sobie. Przeczytaj dokładnie, wykonaj ćwiczenia w dogodnym momencie, zainspiruj się i ruszaj dalej. Pragnę wspomnieć tylko o tym. Aby nie pomylić palca wskazującego, skierowanego w stronę tarczy Księżyca, z samym Księżycem. Książka podzielona jest na rozdziały i mniejsze podrozdziały. W trakcie czytania zadbaj o to, aby nic ci nie przeszkadzało i nic nie dekoncentrowało twojej uwagi. Czytaj powoli, swoim własnym tempem, nie staraj się bez wzrokiem po stronach. Nie liczy się ilość kartek, jakie przeczytasz lecz to, co sam wyciągniesz z zawartej tu wiedzy. Gdy w danym momencie pojawi się ćwiczenie do wykonania, pytanie do kontemplacji, wykonaj je proszę od razu lub w dogodnym dla Ciebie momencie. Książka pisana jest w charakterze interdyscyplinarności. Oznacza to, że łączy różne dziedziny wiedzy, przeplatając ze sobą rozwój osobisty, filozofię, mistykę oświecenia, rozwój duchowy, psychologię oraz wiele innych wskazuje ważność tego, jaką filozofią posługuje się na co dzień i dlaczego akurat taką, a nie inną. Ze względu na to, że cenię sobie otwarty umysł, pisałem tę książkę w taki sposób, abyś nie musiał odrzucać nauk pochodzących z innych nurtów duchowych, filozoficznych, rozwojowych, a raczej uzupełniał to, co już wiesz, jednocześnie inspirując się przedstawioną tu ścieżką. W treści zawarte są przepisy wyjaśniające trudne pojęcia, oraz odwołania do książek i autorów, którymi się inspirowałem, jak i odnośniki do Wikipedii, w której możesz znaleźć uzupełnienie wiedzy na temat najważniejszych zagadnień. Możesz śmiało korzystać z różnych źródeł wiedzy, bez obawy, że coś cię ominie. Jeżeli dostrzeżesz sprzeczności pomiędzy określonymi przekonaniami, filozofiami lub nurtami rozwojowymi, duchowymi, to znak, że przyszedł czas na własną, osobistą kontemplację w dochodzeniu do prawdy. W rozwoju świadomości bardzo ważne jest baczne przyglądanie się sobie i integracja nowo zdobytej wiedzy wraz z własną subiektywną perspektywą. W książce często przypominam o zbudowaniu nawyku codziennej medytacji oraz kontemplacji. Zauważyłem, że grono osób rozwijających się duchowo dzieli się na zwolenników medytacji oraz tych, którzy twierdzą, że do rozwoju świadomości nie jest ona w ogóle potrzebna. Nie chcecie do niczego na siłę przekonywać, ale warto zwrócić uwagę, że najlepsze techniki, jak na przykład medytacja, zwykle nigdy się nie starzeją. Jeżeli jesteś osobą wierzącą w jakąś określoną religię lub uważasz się za ateistę czy agnostyka, to wiedz, że nie stanowi to problemu w tym, abyś mógł poszerzyć swą perspektywę w zakresie rozwoju świadomości. Każda forma filozoficzna i religijna stanowi częściową reprezentację fundamentalnych prawd Dotyczących naszej egzystencji. Wszelakie formy konceptualne mogą posłużyć nam w rozpoznaniu tego, co prawdziwe, tak abyśmy mogli odkryć skarb, który nosimy cały czas w sobie. Jednak muszę Cię ostrzec, że zawartość tej książki, choć pisana najprościej, jak tylko byłem w stanie, dotyczy iście zaawansowanego zagadnienia. Odkrycie tego, co tu zawarłem, może wywołać nieoczekiwane zmiany, na które warto się przygotować. Podczas jednego z przemówień Osho powiedział on coś pięknego, co natychmiast chwyciło mnie za serce. Postaram się sparafrazować jego słowa. Wszelakie praktyki duchowe mają na celu tylko pomóc nam wyzbyć się strachu przed śmiercią. Jeżeli jesteś w stanie wyzbyć się go już teraz, nie potrzebujesz żadnej praktyki duchowej. Pewnego dnia wrócisz w to samo miejsce, z którego zaczynałeś, będąc już inną osobą, stwierdzisz, nic się nie zmieniło, choć jednocześnie nic nie pozostało takie samo. Wszelakie słowa i interpretacje są rozproszeniami. Wszystko czego szukałem, mam w sobie. Tak książka jest moim zaproszeniem do rozpoznania Twojej prawdziwej natury, boskiej natury. Życzę miłego czytania.